Cześć. Niestety bardzo często czytam lub słyszę w filmikach nawet poważnych dziennikarzy motoryzacyjnych, że tryb B w hybrydach służy do większego odzyskiwania energii podczas jazdy z góry, a jest dokładnie odwrotnie. Nie wiem, z czego wynika powielanie takich informacji. Być może te osoby mają krótko samochód do testu, mieszkają na terenach płaskich, gdzie trudno jest sprawdzić to w praktyce. Więc sugerują się, że w samochodach elektrycznych właśnie taki tryb służy do większego odzyskiwania energii, z tym, że tam jest zupełnie inna historia. W samochodach elektrycznych jest duża bateria i chętnie przyjmie prawie każdą ilość energii, a niestety w hybrydach jest to inaczej. Tutaj bateria jest mała i bardzo łatwo ją z górki przeładować. Tryb B w hybrydach służy przede wszystkim do oszczędzania klocków i tarcz hamulcowych poprzez zmarnotrawienie właśnie części energii kinetycznej w ten sposób, że wykorzystujemy silnik spalinowy do hamowania zamiast rekuperacji, tak jak w zwykłych samochodach spalinowych. Dziś postanowiłem rozprawić się z tym tematem i wykonam taki test. Będę zjeżdżał z górki najpierw w trybie D, a potem po tej samej trasie w trybie B i zobaczymy, jaka będzie różnica w szybkości naładowania się baterii. Przed chwilą spadł poziom naładowania baterii do ulubionego przez komputer poziomu dwóch kresek poniżej maksimum. W tej chwili pokazuje strzałka, gdzie tego szukać. Dojechaliśmy do szczytu wzniesienia, właśnie puściłem gaz. Samochód się prawie że wolno toczy, minimalnie tylko ładuje. Samochód toczyłby się zbyt szybko, więc co jakiś czas trzeba przyhamować hamulcem. Tutaj widać, że już poziom naładowania podszedł o jedną kreskę wyżej. Samochód dalej zjeżdża sobie bez wciskania hamulca ani gazu. I znów niestety w tym momencie trzeba było trochę przyhamować, bo by za bardzo się rozpędził samochód. I tutaj znowu trzeba było nacisnąć na hamulec. I niestety tu widać, że następne hamowanie już spowodowało pełne naładowanie baterii. I w tym momencie warto zapamiętać ten zakręt. W tym momencie już silnik spalinowy chodzi cały czas na takich, powiedzmy, wolnych obrotach, tylko po prostu zużywa sobie paliwo. Prawdopodobnie komputer broni się przed zbytnim przeładowaniem akumulatora, więc zużywa tą energię być może na iskrę do świec. I niestety teraz pojawia się taki problem, że rekuperacja jest dużo słabsza lub w ogóle jej nie ma, jest ciężej zahamować, więc tutaj klocki dostają za swoje. Cały czas spalinowy chodzi. I teraz zaczynamy drugi test w trybie B. Tu już jest to wzniesienie. Tutaj mamy podobny poziom, czyli dwie kreski poniżej maksimum. W trybie B z tej akurat góry nie ma potrzeby używania w ogóle hamulca. To znaczy, jeżeli jest puszczony pedał gazu, silnik spalinowy jest mocno zasprzęglony i hamuje tak, no dość średnio mocno. Jeżeli lekko wcisnę gaz, to jest już jakby zasprzęgnięty mniej i hamuje mniej. Jeżeli mocniej jeszcze wcisnę gaz, no to wtedy po prostu samochód przyspiesza i zużywa energię elektryczną. I w tym momencie przybyła właśnie jedna kreska w akumulatorze. Jeżeli dobrze pamiętacie, to właśnie na tym zakręcie w trybie D już było pełne naładowanie baterii. A tu jeszcze brakuje nam jednej kreski. Zobaczymy, kiedy będzie pełne naładowanie.
Właściwie już mogę zdradzić, że pełne naładowanie będzie dopiero na samych światłach na dole. Dodam jeszcze, że ten test nie zawsze wychodzi tak jaskrawo jak tym razem. Taka duża różnica często jest dużo mniejsza. To wszystko zależy od sytuacji na drodze. Ale jednak w trybie B zawsze akumulator jest jednak później naładowany do pełna niż w trybie D. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. I jeszcze na koniec krótkie podziękowania dla dotychczasowych i przyszłych subskrybentów. Kanał osiągnął właśnie pierwszy 1000 subskrypcji i ponad 500 000 wyświetleń. Cieszę się, że moja jakaś tam wiedza i doświadczenie komukolwiek się przydaje. Dalej będę prowadził kanał dwubiegunowo, to znaczy ta część domowa, recenzje sprzętu AGD, jakieś pomysły, co warto mieć w domu i tym podobne, oraz część samochodowa, obserwacje, pomysły, najprostsze naprawy. Myślę tutaj również o jakichś takich subiektywnych recenzjach samochodów hybrydowych, może z czasem elektrycznych. Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety, co byście chcieli, żeby znalazło się na tym kanale. Może jakieś pomysły w komentarzach. Chciałbym też zaprosić na wejście na mój drugi kanał Background Music z moją muzyką i nie tylko moją. I to już wszystko na dziś. Cześć!